Dobra, czyli jeden. Imię i nazwisko. Jarosław Popiela. Data i miejsce urodzenia. 14 maj 1974. W Płocku grałem w latach. 98-99 Petrochemia Płock, 2000-2001 Orlen Płock. Pozycja na boisku? A było wiele pozycji. W sumie grałem, można powiedzieć, że w lidze na wszystkich pozycjach, ale tutaj występowałem w Płocku najczęściej w linii pomocy, na lewej stronie, na środku. Pseudonim? Popielka, Popi. Kluby, w których grałem? Petrochemia Płock, Orlen Płock, Unia Tarnów, jestem wychowankiem tego klubu. W Ekstraklasie Krzyostrowiec, Górnik Łęczna, Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze. Chyba nie pominąłem żadnego z polskich. Później Apoel Nikozja na Cyprze, Etnikos Piraeus, Grecja, i Fostiras, Ateny, również Grecja. Ulubiony polski i zagraniczny zespół piłkarski? Powiem szczerze, że nie mam jakiegoś jednego ulubionego, ale na pewno sympatyzuję i kibicuję klubom polskim, tym, w których występowałem. A z zagranicznych no również, jakby nie mam jednego ulubionego, jest kilka tych klubów, które wydaje mi się, że grają najładniejszą piłkę, czyli Real, Barcelona. Najsilniejsza liga piłkarska. Również w tym przypadku nie mam określonej jednej ligi, ale na pewno niemiecka, angielska, hiszpańska, te trzy ligi uważam za najsilniejsze. Piłkarski idol. Tutaj wymienię ogólnie, jakie cechy mnie bardziej interesują piłkarzy, czyli na pewno musi odpowiedni poziom sportowy prezentować na boisku i poza boiskiem również. Prawa czy lewa noga? Lewa noga. Najlepszy piłkarz, z którym grałem w drużynie? Wydaje mi się, że jak występowałem w Grecji, w Etnikosie Piraeus, miałem przyjemność grania z Giovannim, zawodnik, który występował w reprezentacji Brazylii, w Barcelonie. Bardzo dobry zawodnik, super zawodnik i tak samo na boisku i poza boiskiem, także on. Najlepszy piłkarz przeciwko, którym grałem? O, teraz ciężko mi powiedzieć. Było wielu naprawdę bardzo dobrych zawodników. Teraz wymienić po nazwisku jednego albo kilku naprawdę ciężko. Także. Największy atut na boisku? To pytanie byłoby dobrze skierować do kogoś innego, kto mnie znał jako zawodnika. Wszechstronność może. Wada na boisku? Może mimo wysokiego wzrostu słaba gra głowa. Najzabawniejszy kiks na boisku? Zdarzyło mi się strzelić kilka naprawdę ładnych bramek samobójczych. No to można podać jako przykład. Trener, którego wspominam najlepiej? Było to samo, jeżeli chodzi o kluby i o zawodników. Było naprawdę, miałem przyjemność pracować z wieloma trenerami i tutaj jednego czy dwóch wymienić jest ciężko, ale było ich wielu. Mój najlepszy mecz w Barwach Wisły? Mieliśmy taką fajną serię, pamiętam, tutaj walczyliśmy o utrzymanie w Ekstraklasie i byliśmy skazani na porażki z tymi najlepszymi wtedy klubami Wisła, Legia. Akurat udało nam się te zespoły pokonać i to były chyba te najlepsze mecze w Barwach Wisły. Obecnie zajmuję się... Po zakończeniu gry w piłkę zostałem za granicą. Mieszkam obecnie w Atenach. Na początku pracowałem jako trener, skończyłem szkołę trenerską tutaj UEFA A w Polsce, a obecnie prowadzę biznesy w Grecji. Najwięcej humorów w szatni Wisły miał? Było wielu zawodników, ale możemy podać przykład teraz obecnego kierownika Wisły Płock, Piotrka Soczewki. Miał taki specyficzny humor.
to pozostanie przy nim. Ulubiony sport poza piłką nożną? Siatkówka, piłka ręczna, to co lubię oglądać akurat w telewizji, ale ze względu na to, że mieszkam nad morzem, często korzystam ze sportów wodnych.